To jest też taka wewnętrzna potrzeba opowiadania historii inaczej i dlatego zdecydowaliśmy się na Batachę. Iza pochodzi z Ustrzyk Dolnych. Co wiele tłumaczy. Słuchajcie, naprawdę wyjątkowe miejsce. Fajny koncept wyjściowy. Niezwykła sytuacja. Granica Unii Europejskiej, bo my tutaj w Polsce często zapominamy o tym, że jest jakaś również. Zresztą sytuacja wtedy, kiedy my zaczynaliśmy kręcić ten serial, była troszkę inna niż teraz. Teraz to jest jeszcze bardziej... Serial nabrał jakby jeszcze troszeczkę innego wymiaru. Ta sensacyjna opowieść, jednocześnie dramat, który toczy się w naszym serialu, to był olbrzymi magnes dla nas wszystkich, żeby w to wejść, żeby to zrobić i wspólnie się za to wziąć. Jednocześnie że decyzje odnośnie produkcji tego serialu podjęły się pierwszej informacji o Batasze, wszyscy pod spodem zaczęli od razu opisywać swoje przygody z celnikami. Straż Graniczna to jest zupełnie inna formacja. Strażnicy stoją, pilnują granicy naszego kraju, tak jak mówiłem wcześniej, Unii Europejskiej. To jest taka formacja doskonale zorganizowana, aby w tych trudnych warunkach pilnować granicy Polski. Dzieją się tam rzeczy niesamowite, nie chcę opowiadać o tych wszystkich historiach, które po prostu pokażemy w serialu. To są dramatyczne rzeczy, natomiast Straż Graniczna okazała się być niesamowicie dobrym tłem do tego, aby pokazać ludzi w sytuacji ciężkiej. Ale wracając do twojego pytania o Bieszczady. Ja pamiętam Bieszczady sprzed 20 lat, kiedy chodziłem tam chyba trzy lata pod rząd jeździłem w Bieszczady. Więc schodziłem z dłuższych krzesz, pamiętam. I co jest piękne, po 20-letniej nieobecności, kiedy tam wróciliśmy, że naprawdę niewiele się tam zmieniło. To znaczy ta dzikość tych gór, dzikość tych Bieszczad, tych ludzi, którzy tam mieszkają, pozostała. Zmieniło się tylko tyle, że przy każdym gospodarstwie jest taki domek tylko, który można sobie wynająć. Ale to jest tylko w obrębie wiosek i miasteczek, w których jakby żyją, mieszkają turyści. Natomiast jeżeli wejdzie się już na szlak, to faktycznie jest coś takiego, że można sobie spotkać tam różne zwierzęta, które niekoniecznie mają ochotę na to, żeby się z nimi konfrontować. Dlatego na przykład czasami wielkie, żółte maszyny, koparki, traktory strzegły naszego planu przed na przykład niedźwiedziami, które czekały za zagajnikiem. Aczkolwiek mnie ściągnął oficer Markowski ze Szczecina, przyjechaliśmy w Bieszczady i no wiadomo, te granice bardzo się różnią i jest to przepaść. Te wszystkie wydarzenia, które spotkały mnie tam, to znaczy Natalię, jednak przerosły jej oczekiwania. Ona świetnie się sprawdzała w Szczecinie, ale ten hardcore, który w Bieszczadach doświadczyła, jednak spowodował, że jej wrażliwsza strona się zaczęła zmieniać. Związany z tymi Bieszczadami od zawsze jestem kapitanem tej Straży Granicznej, postacią szanowaną w tym środowisku. No i bez przesady. Później przyjeżdżają inni, którzy mają inne zdanie. Natomiast poznajemy go w dosyć szczególnym momencie, to znaczy tylko przez chwilę, w zasadzie chyba 1/3 pierwszego odcinka możemy zobaczyć jego jakby normalny, codzienny stan ducha i takie codzienne, powiedzmy, jego zachowanie. W 1/3 odcinka niestety świat wywraca mu się do góry nogami i później jest już coraz gorzej. Więc wplątany w całą intrygę, próbując rozwikłać jakby zagadkę tego, kto, dlaczego zrobił to, o czym mówić nie chcę, żeby nie zdradzać. Pogrąża się coraz głębiej w zakamarkach swoich jakichś depresji, powiedzmy, i determinacji w próbie rozwiązania tego.
Natomiast jest to facet faktycznie, jeżeli chodzi o same Bieszczady, który zna tam każdą ścieżkę, każdą burtę, wie, czego można się spodziewać i że nie można ignorować tych gór. Znaczy wie, że nawet on doskonale przeszkolony na przykład nie zapuściłby się sam na trzy, powiedzmy, noce w las, bo wie, że mógłby tego nie przeżyć. Niedźwiedzia. No, niedźwiedzie to z ręki mu jedno. Rzeczywiście. Adam Grzywaczewski przyjeżdża z Warszawy, żeby wesprzeć swojego kolegę Rebrowa po tych dramatycznych sytuacjach, które mają miejsce w strażnicy, wylatują w powietrze koledzy jego, moi też, dawni. No, Grzywa jest też na granicy tak naprawdę tej symbolicznej, tej realnej. Ma nieustające dylematy, komu pomagać, kogo chronić. Zbiera w sobie bardzo wiele trudnych decyzji i nie wybucha. Ale do dzisiaj rzeczywiście w głowie się, kim tak naprawdę Grzywa jest. Konfrontuje się ze strażnikami granicznymi. No i już na początku serialu widzimy dość ostrą sytuację między tobą a Magdą. I chciałam się zapytać o tę siostrzaną relację. Jak dziewczyny to rozgrywacie zawodowo, czy w ogóle w jakiś sposób ta prywatna sytuacja ma znaczenie? Spójrzcie w osobnych pokojach, już słyszałem? Nigdy żeśmy się nie kłóciły, nie biły, tak że miałam okazję. Dopiero na planie tutaj się zetrzeć ze sobą. Nie, naprawdę jest taka, że rzeczywiście zawsze było ostro między nami. I to się bardzo ładnie przeniosło na ekran. Co jeszcze mogę powiedzieć o siostrzanej relacji? Magdalena, może coś powiesz? Nie. Myśmy się już trochę nagadały, bo miałyśmy kilka wywiadów, chyba temat się wyczerpał. No, można powiedzieć, że chyba pierwszy raz spotkałyśmy się w tak dużym projekcie. Na szczęście nasze ścieżki serialu wchodzą osoby, miałyśmy w sumie tylko jedną scenę. No, to było miłe spotkanie zawodowe. Natomiast jeśli chodzi o moją postać, to rzeczywiście nie miałam do czynienia ze zwierzątkami, z żadną watahą wilków, natomiast z bardzo dużą watahą męską. Moja postać to jest bardzo nieprzyjemna pani na szpileczkach. Rzeczywiście z górami nie ma wiele wspólnego. No, jest bardzo profesjonalną i rzeczową panią prokurator, która przyjeżdża tropić właściwie depcze po piętach Rebrowowi. Przyjechałam w Bieszczady, tam mieszkaliśmy w takim sympatycznym hotelu, niektórzy menedżer oczywiście, ale większość ekipy hotelu. No i przyjeżdżam tak sympatycznie, teraz była ładna pogoda, pojechałam tam, bo tam pogoda się zmienia, też może być kompletnie inna pogoda na drugiej górce, a tutaj jest ładnie. Przyjeżdżam taki sympatycznie, jesień taka złota, polska, a i nagle widzę wracającą ekipę. Ubraną w błocie, ledwo idącą, niektórzy się potykają, torby tak jakieś walą się na podłogę, wszyscy są spoceni, mokrzy, bo no, śmierdzą, to była takie apokaliptyczne, wiesz, apokaliptyczna wizja. Ja na nich tak patrzę i wiesz, rozumiem, że to jest powód z planu, normalnego dnia zdjęciowego, nie? No, i tak myślę, no nie wiem, czy się dobrze ubrałam, no nie wiem, czy wzięłam wszystkie rzeczy, które potrzeba, no ale... Ale od tego momentu było tak, jak było zapowiedziane. Teraz tu i tak dalej, w drzwiach stoi Katarzyna tam z kieliszkiem czerwonego. Z profesjonalnym uśmiechem. Świeżo w powrocie z Brytanii. Cześć! Jesteś, to może jeszcze powiedzieć, że naprawdę pojechanie w Bieszczady zimą, taką zimą, kiedy tam nie ma za dużo turystów i wybranie się na tamę w Solinie, którą zresztą mam przepiękną w piątym odcinku. I to, co się wtedy tam dzieje, tam już nie ma wszystkich tych budek z goframi, zabawkami, nie ma tłumu turystów, dzieciaków, wesołego miasteczka, tylko jest pustka. Jest ta ogromna, przytłaczająca fama, ogromne góry i jak mówisz słowo, to czujesz, jak to wszystko do ciebie wraca. I to jest magia tego miejsca. I to są te Bieszczady, które chcieliśmy opowiedzieć.
Znaczy, że to naprawdę rezonuje w człowieku.